Nie umiem powiedzieć, czyja to jest inicjatywa. Z internetu można wywnioskować, że to jest inicjatywa rozgoryczonych przedsiębiorców, pewnie w pierwszej kolejności. I ja oczywiście jako człowiek tych przedsiębiorców rozumiem ich rozgoryczenie. Natomiast trochę czujemy się nie do końca właściwym adresatem takiej akcji, która jest dla nas kłopotliwa. To znaczy z automatu chyba do wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w kraju i myślę do wojewódzkich stacji również, zostały automatycznie chyba skierowane wiadomości sugerujące, że to jest wniosek o udzielenie informacji publicznej. Do naszej stacji takich maili wpłynęło ponad 850. Myślę, że żadna organizacja, a na pewno nie taka jak nasza 20-osobowa, jest w stanie zająć się 800 sprawami. Przejrzałem część, przecież nie wszystkie z tych wiadomości. Niektóre z tych pytań naprawdę nie zasługują na potraktowanie jako wniosek o udzielenie informacji publicznej. No było pytanie, jakie rośliny są w pokojach, które zajmuje stacja sanitarna, w jakich strojach pracownicy dokonują kontroli. I rzeczywiście reakcja głównego inspektora sanitarnego była dosyć szybka, bo okazało się, że te wnioski zalewają wszystkie stacje. One oczywiście miały na celu niewykluczone, że uniemożliwić nam wykonywanie tych podstawowych naszych zadań i obowiązków. Dostaliśmy, to nie była nasza inicjatywa, dostaliśmy od głównego inspektora sanitarnego wzór oświadczenia, które zostało umieszczone na naszej stronie internetowej, które zostało umieszczone na naszych profilach w mediach społecznościowych. Te oświadczenia, które zdaniem prawników Głównej Inspekcji Sanitarnej powinno zwolnić nas z rozpatrywania tych wniosków, no bo my z natury rzeczy oczywiście nie odmawiamy. To nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, że wniosek o udzielenie informacji publicznej do nas wpływa. One do nas do tej pory wpływały i załatwialiśmy je w terminie ustawowym 14 dni. Natomiast no nie ma takiej możliwości przy 850 wnioskach i tak jak podajemy w tym oświadczeniu, no naszym zdaniem one nie zasługują na rozpatrzenie, są generowane automatycznie i są nadużyciem prawa do informacji publicznej, stąd pozostawimy je nierozpatrzone. Nie umiem powiedzieć, jaka będzie tego dalej konsekwencja i czy któryś z tych wnioskodawców, bo niektóre były podpisane, niektóre nie, niektórzy wnioskodawcy podali do siebie adresy zwrotne, niektórzy nie. Nie umiem powiedzieć, czy oni zechcą wszczynać jakąś dalszą drogę administracyjną, a później sądową, żeby nas z tego rozliczać. Choć spodziewam się, że łatwo jest kliknąć na stronie i pomyśleć, no to pokażemy sanepidowi trochę, napsujemy im krwi i zepsujemy nerwów, tak jak przedsiębiorcy pewnie rozumują, że my im psujemy te nerwy. Ale myślę, że w większości tych wniosków to ci wnioskodawcy rzekomi raczej nie będą tego kontynuowali. Oczywiście wszystkie prawdziwe, rzetelne, uczciwe wnioski o udzielenie informacji publicznej, tak jak często rodzice niechcący szczepić dzieci składają wnioski, na wszystkie takie wnioski odpowiadamy. A może Pan podać jeszcze przykłady takie typowe, które zawierają te maile, jeżeli chodzi o te pytania takie z tych ciekawszych? No, muszę powiedzieć, że najbardziej to mi zapadło w pamięć to o tym, jakie rośliny mamy, tak? Albo jaki jest skład chemiczny środków czystości, które używamy, jak często pomieszczenia są dezynfekowane. Dziś rano czytałem wniosek, który aż mnie zaniepokoił, bo on nie wpłynął w tej fali, która była pod koniec tygodnia, ona była w czwartek, w piątek. On wpłynął dzisiaj i wnioskodawca prosi o przesłanie wzorów pieczęci urzędowych.
No jest to trochę niepokojące, bo po co komu wzory naszych pieczęci urzędowych? No, potencjalne odpowiedzi nasuwają się same. Ten wniosek też nie został jeszcze rozpatrzony i nie wiem, czy będzie rozpatrzony.